Witamy Państwa, Sochorzewski Radek Bajer. Spotykamy się dzisiaj na polu marchwi w RZD Żelazna. Doktor Aneta Hałańska, laboratorium NEF Science, nematolog, praktyk. Pani doktor, kilka słów o głównych gatunkach nicieni występujących w uprawie marchwi. Podstawowym gatunkiem, który bardzo szkodzi w uprawie marchwi, to jest guzak północny, bardzo popularny w Polsce i bardzo często identyfikowany u nas, ale problemem są także korzeniaki, czyli nicienie z rodzaju pratylenchus, problemem są niekiedy krępaki, czyli nicienie z rodzaju trichodorus, niekiedy też inne gatunki. W tym wypadku mamy do czynienia z guzakiem. Tak, tutaj guzak północny. Na tym poletku mamy do czynienia z najpopularniejszym szkodnikiem w uprawie marchwi, czyli guzakiem północnym. W związku z tym zdecydowaliśmy się właśnie na wykonanie doświadczeń z nematocydami, żeby zobaczyć, jak ograniczają tego szkodnika. Jedną z kombinacji jest tutaj nasz nowy produkt Velum Prime. Nowość od tego sezonu rejestracja również w warzywach korzeniowych, między innymi w marchwi. Jak, pani doktor, wyglądało to, jeżeli chodzi o to poletko, jak wyglądała kontrola w porównaniu do poletka, gdzie stosowane było Velum? Generalnie na każdym poletku widać było uszkodzenia powodowane przez nicienie. Nie było tak, że mamy niwelację 100%. Natomiast po zastosowaniu Velum rzeczywiście widzieliśmy poprawę jakości plonu, większa masa marchwi, marchwie mniej rozwidlone. No generalnie produkt spełnił moim zdaniem oczekiwania. Czyli mamy nowe narzędzie do walki z nicieniami. Generalnie widać tutaj to na poletku kontrolnym, tam gdzie nie było stosowanych produktów do walki z nicieniami. Bardzo duże porażenie. Z czego to wynika i jak tutaj producenci warzyw, producenci marchwi powinni z tym problemem również walczyć? No wszystko zależy od tego, z jakim szkodnikiem mamy do czynienia. Tak jak powiedziałam, tutaj mamy do czynienia z guzakiem, którego bardzo łatwo właściwie ograniczać, ponieważ wystarczy właściwe zmianowanie z roślinami jednoliściennymi. Oczywiście większość producentów, którzy są wyspecjalizowani w danych uprawach, no nie przestrzegają tego podzmianu i stąd bardzo często są właśnie te problemy. Uprawa warzyw korzeniowych, marchwi po ziemniaku, ziemniaka po marchwi, gdzie wiadomo, że w przypadku jednej i drugiej uprawy jest to roślina żywicielska guzaka północnego, wiadomo, że ten nicień będzie się na tych polach namnażał. Więc tu akurat zmianowanie plus do tego oczywiście w zależności od tego, jaka jest liczebność tych nicieni, zastosowanie produktu, który będzie ograniczał przynajmniej w początkowej fazie, będzie zabezpieczał rośliny przed uszkodzeniami przez nicienie. No a właśnie jak producenci marchwi, którzy no to widzimy dzisiaj, jakie są uszkodzenia. Nie, na początku, kiedy siejemy czy sadzimy jakąś roślinę uprawną, marchew czy seler na przykład, o, tych nicieni nie widzimy. To jest no, walka z nimi trudna, bo to jest niewidoczny szkodnik. Jak tutaj może rolnik, producent warzywnik, który chce się przekonać, czy faktycznie no, może ryzykować, czy nie może ryzykować siew na danym polu, czy ma nicienie, czy nie ma? Tym właśnie zajmuje się moja firma, czyli to, co producent nie może zobaczyć w polu, my oczywiście w laboratorium widzimy. I jeżeli producent wyśle nam taką próbę gleby, to my jesteśmy w stanie powiedzieć, z jaką uprawą może, a z jaką uprawą nie powinien wchodzić na dane pole. Czyli właściwa diagnostyka, identyfikacja. Właściwa diagnostyka to jest podstawa w tej chwili uzyskania właściwego plonu. I tutaj producent zdecydował się oczywiście na to, żeby wejść z uprawą marchwi na pole. Natomiast już w początkowej fazie my wiedzieliśmy, że te uszkodzenia będą, ponieważ tutaj liczebność guzaka
przekraczała 100 osobników w 100 ml gleby. W związku z tym było oczywiste, że tutaj te uszkodzenia będą. To samo tyczy się selera, oczywiście tutaj inny szkodnik, ale tak samo na podstawie tego, ile jest tych nicieni w glebie i jakie te gatunki występują w glebie, oceniamy, czy możemy z taką uprawą, a nie inną wejść. Pani doktor, to co wykopaliśmy przed chwilą z pola, marchew z poletka velum, marchew z poletka kontrolnego. Główne, typowe objawy właśnie uszkodzeń przez guzaka. Jak tutaj powinniśmy to rozpoznawać na polu? Generalnie guzaka bardzo łatwo rozpoznać, ponieważ na korzeniach mamy guzy, tak? Guzki. Natomiast jeżeli tą marchew wyrywamy, to bardzo często, zwłaszcza jeżeli jeszcze tego guzaka dużo nie ma, producenci nie widzą tego guzaka. Dopiero w momencie, kiedy widzą już takie uszkodzenia, czyli rozwidlanie się korzeni marchwi, to są uszkodzenia bardzo często obserwowane na polach, gdzie siew marchwi jest troszeczkę późniejszy. Wtedy właśnie bardzo ładnie widać te uszkodzenia w postaci rozwidleń. Natomiast po zastosowaniu velum oczywiście zdarzają się też... Nie mamy stuprocentowego. Tak, to co powiedziałam, nie można oczekiwać, że mamy totalną likwidację uszkodnika. Natomiast widać, że masa generalnie marchwi jest dużo większa. Ona jest skrócona i to widać, że marchew jest skrócona, ale jest to plon handlowy, prawda? Velum Prime. Łatwa, płynna formulacja do stosowania, dawka 0,62,5 litra na hektar, stosowanie przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej, następnie wymieszanie z glebą na głębokość 10-20 cm i sadzenie rośliny uprawnej. Także bardzo łatwa, bardzo prosta, bezpieczna aplikacja. Zwykły opryskiwacz, także tu nie mamy żadnych problemów granulatów czy mikrogranulatów, zwykła płynna formulacja do stosowania w konwencjonalnych opryskiwaczach.